Czemu Batia chodzi sama? Kiedy wróci? Jak myślisz? Powinien już być. Myślisz? Powinien już być. A będzie wiedział? Będzie. Będzie wiedział, że jesteśmy na Księżycu? Będzie. To nie jest pierwszy raz, kiedy mam frajdę i zaszczyt pracować z Arturem Pałygą w taki sposób, że tekst powstaje na próbach i tekst powstaje z poszukiwań, które dzieją się w trakcie pracy nad spektaklem. Czyli można powiedzieć, że to jest taki dybuk szyty na miarę, na bielską miarę. Chodzić nie ma jak, bo się komicznie wygląda z tymi pejsami, jak nie ma tego przyciągania jak należy. Złote pantofelki! Naprawdę? Naprawdę. Jesteśmy blisko ziemi, widać całą. Widzisz bielską? W tym spektaklu, który jest tak jakby zapisywać jedno na drugim warstwy tekstu, kiedy powstaje palimpses, w którym się przenikają te światy, przelewają w siebie, w których czasy się zaginają i mogą się spotkać postaci, które w inny sposób spotkać by się nie mogły, bo Dybuk, proszę Państwa, to jest przecież opowieść, taki zresztą był pierwszy podtytuł, Na pograniczu dwóch światów. I to tak jak Dziady Mickiewicza i tak jak Wesele Wyspiańskiego, tak Dybuk w literaturze jidysz, to jest taki najważniejszy tekst, który opowiada o tym, jak my sobie możemy radzić lub nie radzić z obecnością zmarłych w naszym życiu. A tytułowy Dybuk to właśnie taka zbłąkana dusza, która ma jeszcze jakąś sprawę do załatwienia i nie chce odejść. Widzę. Skąd wiesz? Po czym poznaję? Po prostu poznaję. Tam stała synagoga. Naprawdę, naprawdę widzisz, gdzie stała? Ja nic nie widzę. O tam. I z tej figury, tej błąkającej, zbłąkanej duszy, którą trzeba przeprowadzić, żeby mogła się uwolnić, której trzeba wskazać drogę, ale której drogę mogą wskazać żyjący, której to żyjący mogą pomóc trafić do domu. Właśnie od figury takiej duszy zaczęliśmy myślenie i opowieść o tym, jak dziedzictwo żydowskie funkcjonuje w naszej rzeczywistości. Czy bogomiany działają na Księżycu? Głupki puste. A jak przyjdzie bez niczego? Nie wymyśliłem sobie tego, że po testamencie Teodora Zixta, po Żydzie, teraz przyjdzie kolejna, a przyszła kolejna opowiedzenie kolejnej żydowskiej historii. To jakoś tak jest, że wszystkie te historie, ci ludzie, te niedożyte życia chcą być opowiedziane i tym razem przyszły do mnie przez Pawła Pesyniego. Widzisz? Ktoś leży. To są dwie dziewczyny na tej ulicy, którą szliśmy, jak żeśmy wychodzili z miasta. Jak nas pędzili. Patrzą na nas chyba. Ale nas nie widzą. Ale czują. Skąd wiesz? Jesteśmy blisko, bardzo blisko. Naprawdę? Naprawdę? Była Batia? Jak myślisz, czy na Księżycu? Była Batia? Ten tekst w dużej mierze powstawał na bieżąco. Na próbach częściowo są sceny, które są dosłownie z improwizacji aktorskich, z historii, które pojawiały się w trakcie. Które na przykład na jednej z pierwszych prób przyniósł do nas Jacek Proszek. Od razu ta historia wyszła. To ja może opowiem. Opowiedz. To jest po prostu jakby ktoś do nas list napisał z przeszłości, zapakował go w butelkę i nam wysłał. Otóż przyszły do nas takie niesamowite dokumenty. Okazało się, że we władzach getta w Bielsku umieszczono, aby ich chronić, umieszczono poetę i kompozytora, których nazwisk nie znamy, którzy przyjmowali podania. W tych podaniach ludzie prosili o to, że potrzebują dodatkową rację jedzenia, bo się przybłąkało jakieś dziecko, bo że zimno, że muszą się przenieść do innego miejsca, bo się już nie mieszczą. Oni oczywiście nic nie mogli z tym zrobić, więc mogli tylko przyjmować te podania. Ale na odwrocie tych tekstów poeta napisał kilka wierszy, a kompozytor zapisał nuty. I nic więcej o nich nie wiemy. Zostały tylko te słowa i te dźwięki, które do tej pory
były tylko tymi notatkami zagubionymi na podaniach i dzięki spektaklowi one mogą faktycznie dojść do głosu. To znaczy ta muzyka popłynie ze sceny, a ona przecież była napisana tutaj gdzieś niedaleko, po prostu fizycznie gdzieś blisko. Oni te teksty tych swoich wierszy zanotowali, zapisali i my to mamy, stół, no właśnie, czy to jest przypadek? Zazwyczaj to tak jest, że jak się zaczyna pracować nad jakimś tematem, to rzeczy przychodzą, ale tutaj jest coś więcej. Tych nowych znalezisk było naprawdę dużo podczas tej pracy. Urabiego Arona Halberstama z Białej! Obie jego zasługi były dla nas tarczą ochronną! Pleśń porosła trująca, żeby nikt nie dotykał ścian, które opierał swoje plecy święty! Macewa! Pralnia. No dla mnie się to tak naprawdę, kiedy Paweł powiedział o Dybuku, to najpierw pomyślałem o pralni. Pomyślałem sobie, aha, to z Dybukiem przychodzi do mnie znów temat pralni. A historia pralni zaczyna się dla mnie od momentu, kiedy zgłosiłem się jako wolontariusz do Muzeum Państwowego w Oświęcimiu, do archiwum i pracując w tym archiwum przez tam 2 tygodnie znalazłem nazwisko SS-mana, wartownika w Auschwitz, który mieszkał w Bielsku. Nazywał się Robert Sierek. Ja pisałem później o nim reportaż. Mieszkał w pobliżu ulicy Głowalskiej obecnej. I okazało się, szukałem dokumentów dostępnych w muzeum na temat SS-mana Sierka, zainteresował mnie Bielszczanin. Kto ma oczy otwarte, ten widzi, ten odczytuje, rozczytuje znaki. Czy to przypadkiem, aby nie w tym podwórzu, w Białej, gdzie rabin Aaron Halberstam mieszkał i modlił się w tłumie hasydów? Czy to przypadkiem, aby nie tam 2 razy w tygodniu zwożono ubrania do prania z Auschwitz? Okazało się, że Sierek miał tutaj żonę i dziecko i załatwił sobie taką pracę w tym obozie, że przyjeżdżał 2 razy w tygodniu do Bielska z praniem. Przywożono tutaj bieliznę, zakrwawioną, poplamioną, przepoconą bieliznę do prania, z którą nie wiem, co potem robiono. Zastanawiałem się nad tym, po co oni prali tę bieliznę. Czy poszło później dla kogoś? Tego nie znalazłem. Natomiast dlaczego ją tu przywoził? Dlatego, że do 1939 roku przy ulicy, obecnie to jest 11 listopada 63, 63 to jest ważny numer, 6 plus 3, 9, czyli w kabale to jest Emet, dobrze mówię. Czyli prawda. Prawda. I czy to przypadkiem, aby nie tam, w tym właśnie podwórzu zaistniało miejsce, punkt kontaktowy, przez który przesyłano listy na zewnątrz i do wewnątrz piekła? No czemu nikt się nie rzuca? Czemu nikt nie całuje ziemi na podwórzu w Białej, na której tak nieskrycie objawił się znak z niebios? Niebo nie potrzebuje pocałunków ziemi. I w tym miejscu, w tym podwórzu do 1939 roku prowadził pralnię niejaki Henryk Reich. Ta pralnia nazywała się Pedanteria. To był Żyd. Właściwie był Żydem. Co ciekawe, nazywał się Reich, to znaczy Rzesza. I w 1939 roku przejął ją Gustav Schweitzer, niemiecki nauczyciel ze szkoły ewangelickiej, który, kiedy powstał obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, podpisał kontrakt z obozem na pranie. Rozbudował dzięki temu kontraktowi bardzo mocno tę pralnię. Rozbudował ją na tyle, dokupił nowe kotły, zatrudnił więcej ludzi, pracowali tu między innymi był tam Polak z Żywieczyzny, którego on wcześniej znał. Znaczy, część ludzi znalazła dzięki temu pracę w tej pralni i nie wyjechała na roboty do Niemiec, bo mogli pracować u Szwajcera. Proszę ciągle, nieustannie, wszystkiego najlepszego i nigdy się żadne najlepsze nie zdarza. Nie
spełnienia marzeń, ciociu! I nic się cioci nigdy nie spełniło! Zdrowia!